Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a. I dzisiaj króciutki odcinek, tak dla odmiany, słuchajcie, po tych długaśnych seriach. Kto zostanie sługą Yogg-Sarona? No kto? Musimy pomóc Yogg-Saronowi znaleźć dobrego sługę. Talia jest pełna potencjalnych kandydatów, zakładam losowych stronników, a którzy po zagraniu rzucą losowe zaklęcie na losowy cel, chyba o koszcie równym stronnikowi, ale nie jest powiedziane. Więc zobaczymy. Ponieważ wszystko będzie czarowane, to zagramy czymś, co nie czaruje za bardzo. Zagramy drugi. Prosty bardzo koncept. Tak jak powiedziałem, krótki odcinek, bo trzeba odświeżyć trochę nasz umysł, że tak powiem, po dwugodzinnym maratonie z poprzedniego odcinka. To myślę, że to się idealnie sprawdzi. O matko. Dobra, pytanie, czy Malfurion jest dżentelmenem i ustąpi. Ishnuala, arcydruidzie. No, okej. Okay. Ciekawe karty. Rozumiem. Nic nie możemy zrobić, trzeba czekać. Za oknem niestety pada deszcz. Szaruwa taka, że nieprzyjemnie. Niezbyt przyjemnie, no ale co zrobić? Nie poradzę im na to. Za bardzo. Pozdrowienia! O, szkoda, że się to zaklęcie tu nie pojawiło. Ale zakładam, że dostał +1/+1 za to, że odrzuciłem tą kartę. Czy jednak jest losowe zaklęcie, tak swoją drogą, bo było zaklęcie kosztuje 1. Czytaj, po prostu jest czysty fokus. Teraz wyjść sobie jakieś jednostki i się przespacerować tak po całej planszy, nie? Dobra, chyba przeciwnika nie ma. Jest mój przeciwnik, tego nie ma. To będzie najbardziej suchy odcinek, jeśli się okaże, że przeciwnik po prostu podda. Nie będę nagrywał tego dalej. To będzie koniec, słuchajcie. Jeśli przeciwnik nic nie robi i po prostu odejdzie, to otworzę pakiet kart. Powiem do widzenia, sayonara. I to będzie mój najbardziej oglądany odcinek, bo jest bardzo krótki. I wszyscy będą chcieli oglądać do końca. Będą ciekawi, cóż to takiego się tu wydarzyło. Na wszelki wypadek zaatakuje. Prowadzi mnie lansę. Będzie ciekawie. Na wypadek bym miał zginąć, ale nie, nie zapowiada się. Nie zapowiada się tu nic ciekawego. Więc to naprawdę będzie najbardziej bezsensowny odcinek, jak już jako mieliście okazję obejrzeć. Ja bardzo przepraszam za to, no ale jest to nie moja wina. Jakby nie było. Za Elunę! Na nikogo nie czeka. I tak będzie to 5 minut trwało, no ale. Ale beznadzieja. Ziomek nawet questa nie robi. Zastanawiam się, w takiej sytuacji jak teraz. Ja się zastanawiam, czy to jest ktoś, kto faktycznie po prostu włączył grę, chciał zrobić kasztaną bójkę, ale nagle coś go tam wywaszyło, nie wiem, ryż mu kipi na palniku. I dlatego nie gra? Czy jest coś innego, co powoduje, że tak powiem, taki efekt? Ale nie jest mi dane.
Dobrze, no. Historycznie jest to jeden z krótszych odcinków Hearthstone'a na moim kanale. Ale mój Boże. Łatwa pójki! Jest! Świetne osiągnięcie. Chciałem pakiet kart po prostu zrobić. Więc tak naprawdę... Zrobimy otworzony pakiet kart oczywiście. Otworzyłem troszkę pakietów, chyba 15 pakietów kart z nowego dodatku. Bo chciałem odblokować nowe zdolności w starciach. Ale niestety za mało ich. Jeszcze potrzebuję więcej. Tak sobie zacząłem w kolekcję. Mam 72 karty z festynu lunnym roku. Potrzebuję 100. I liczyłem na to, że może zdobędę gdzieś złoto, żeby otworzyć jeszcze więcej pakietów. Ale chyba po prostu wykraftuję 28 kart lunnym roku, commonów. I tyle. A tu 19 poziom to jest dosłownie kolejne 100 sztuk złota, czyli kolejny pakiet tak naprawdę. Swoją drogą będą modyfikować ten system nagród, bo więksi streamerzy Hearthstone'a, więksi gracze Hearthstone'a zrobili analizy bardzo dokładne i wyszło im, że w nowym systemie osoba, która gra dokładnie tyle samo czasu w Hearthstone'a i ma ten sam wskaźnik, że tak powiem, wygranych do przegranych, zdobywa chyba średnio 5000 mniej sztuk złota w ciągu miesiąca? To jest 500 pakietów, to jest dużo. W porównaniu do starego systemu, więc... There's that! Że tak się wyrażę. No więc, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pośmialiśmy się, pogadaliśmy sobie 6 minut na liczniku. Aż mi głupio to wrzucać. Przyznam się szczerze. Nie mogę obiecać, że nie będzie więcej tego typu głupkowatych odcinków. Ale czasami głupkowate odcinki... mają sens. I mam nadzieję, że się trochę pośmialiście. Posłuchaliście moich przemyśleń na temat Hearthstone'a, kolejnych jakichś tam, także mam nadzieję, że to nie była zmarnowana chwila. W tym odcinku to tyle, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!